Dzień dobry, witajcie na kanale Samochody Graczyka. Tematem dzisiejszego wideo będzie czego nie robić z pieniędzmi i jak nie inwestować w nieruchomości. Serdecznie zapraszam. Żebyście mogli poczuć te same emocje co ja, przeżyć tą przygodę i wydać moje pieniądze, a nie wasze na tą bezsensowną nieruchomość, zapraszam was na wycieczkę samochodem pomocy drogowej. Po wspaniałego grata nieruchomość bohatera dzisiejszego wideo udamy się do Tomaszowa Mazowieckiego, ale najpierw muszę wyjechać z mojego zagraconego podwórka. A jakby ktoś był zainteresowany, to Ikarus jest na sprzedaż. Brać, kupować, grosza nie żałować. I jesteśmy w Tomaszowie. Ale dziury. Tu jest. Proszę Państwa, dojechaliśmy do jaskini Lwa. A w zasadzie do takich samych wariatów jak ja, do tomaszowskich klasyków. Witam. Mamy Macieja, który pokaże, co chłopaki nazbierali. Na samym wejściu mamy stado Mercedesów. To są samochody na sprzedaż? Tak, to są dwie beczki. Jeszcze na daily może służyć na spokojnie. 190-ki. SK to jest auto ostatnio, które zyskuje na popularności dzięki złomnikowi, ale to jest chyba taka SK marzenie, nie? Albo przekleństwo, to ostatnia chyba prawdziwa SK jaka była, ale ten napis tutaj robi swoje. No. S600, czyli top of the top. V12. Tu jest 6 cylindrów, tu jest 6 cylindrów. Komplet przewodów zapłonowych do takiego samochodu, wiesz ile kosztuje? Generalnie to są dwie M104 połączone razem. Niewiele osób o tym wie i może na tym trochę zyskać, bo kupując jako do S600, te przewody są cholernie drogie. A tutaj mamy zwykłe kopułki, jak są przy zwykłym 124-320. No dobra, ale to tak czy siak, to kosztuje, zestaw takich przewodów kosztuje już tyle, że można za to samochód kupić. Dobry. Nie? Tak. No to tak w dzisiejszych czasach 2-2,5 tysiąca pewnie, nie? Same przewody, bez kopułek. Tak może być. Tak, generalnie no, remont takiego silnika, czy jeżeli to auto jeździ, jest sprawne, to jest fenomenalne. Jeżeli coś w nim nie działa, to jest okropne. To jest fajne, ciekawe auto. E21. Jeden z Krzyśka ulubionych BMW. Przeraziło mnie ostatnio, bo ściągaliśmy je z lawety. Wsiadłem do środka, zamknąłem drzwi i nie wiedziałem, jak je otworzyć. Śmiesznie klameczka zrobiona, że po prostu jak ktoś nie wie, to naprawdę może... O, tutaj jest. Tak schowana. Tutaj jest stara Japonia. Nawet nie wiem, co to jest. To jest chyba Lancer, nie? Tak. A tu jest Toyota... Jakaś Toyota. Toyota Hilux. Ona jest jedna oczywiście. Ona fajnie, bo wygląda jakby gdzieś z Afganistanu przyjechała. Tak, ona teraz była w czołówce TVN-u na 25-lecie. Coś dla miłośników T3-ek. Hanover. Fajne, T3-ki są super. I T3-ka prycza przesuniętym wlewem paliwa. Normalnie wlew paliwa jest tu, tu jest tu, a dlatego, że to jest synchro, czyli napęd na cztery koła. Dalsza część placu prezentuje park sztywnych i tu jest Porsche dla ubogich. To jest na sprzedaż wóz? Chyba tak. Więc jakby ktoś chciał mieć taki projekt Porsche 924 z nowymi oponami, to zapraszam do Krzysztofa. Kurde, ale jaki to jest zdrowiutki auto. Położyć jakiś ciekawy lakier albo Raptora i można tak, mieć... Po taniości można tak, Raptora. Po taniości można jeździć Porszakiem. Jestem przekonany, że macie tu zajoba na punkcie Mercedesów. Bez gwiazdy nie ma jazdy. Nawet chyba laweta wasza tu klubowa jest. Pana Kaczka. Tutaj był oryginalny silnik 2.9, tylko był wolnossący. Z chłopakami stwierdziliśmy, że dołożenie turbo albo całego silnika będzie najlepszym rozwiązaniem. No i tak się skończyło, że trafił tutaj 2.9 turbo diesel. I to posłapowane jest, tak? Tak. 2.9 od okulara? Tak, dokładnie. Na bezpośrednim wtrysku z elektroniką. Patrzcie, jak to fajnie siadło. No i prawdopodobnie filtr oleju się nie mieści. I obudowa musi być przerobiona. No tak, delikatnie jest, tak. Jest, tu jest przerobiona. Łechtacz ale... kolana. Tak, nie wpływa na komfort jazdy. Taka kaczka, z racji tego, że to jest lżejszy samochód niż współczesne auta dostawcze, ma dużą ładowność na pewno. Tak, tutaj jest chyba tona 700. Mając na pasę 140, pod górkę ruszamy z dwójki. I ma siłę. No i nie jest przeładowany jeszcze nie tak jest masakrycznie tak, jak te nowe samochody. Dobrze, proszę Państwa, jeszcze takie lokowanie produktu. Jeżeli byście chcieli stać się posiadaczem jakiegoś fajnego Mercedesa, to część z tych samochodów jest na sprzedaż. Odzywajcie się do Krzysztofa, numer telefonu będzie w opisie filmu. A dziś gwiazda mojej wycieczki, lokowanie pieniędzy w nieruchomości. Tak mówią, zastawa 1100, jugosłowiański hit. A nawet to nie jest zastawa 1100, tylko to jest zastawa 101, 101, czy jakoś tak, nie? Tak jakoś się mówiło. Samochód na pierwszy rzut oka
taki sobie, ale uwierzcie mi, jest w genialnym stanie. Jeżeli ktoś wie, o co chodzi w zastawach, to plaster miodu na trapie, a trapa plaster miodu mówi wszystko o tym wozie. Jest to zastawa z pierwszej serii, wyprodukowana w 1973 roku. W suchym klimacie i efekt jest taki, że ten samochód po prostu jest. To na zastawę wcale nie jest takie oczywiste. Jak patrzę na tę zastawkę, aż mi się przypomina, jak jeszcze maluchem jeździłem swoim. Maluch super. Tak, odkąd kupiłem Mercedesa, ani razu nim nie jechałem. To grzech. Jak można nie jeździć maluchem? Maluch najlepszy na wszystko. Zastawa też. I linka. Yeah. Fajne to jest w tych autach, że nigdy się nie martwi, że laweta będzie przeładowana. Starsze samochody są leciutkie. Nie jest przystosowana do chyba zawahać. Lawetowania. Ona jest tak lekka, że można za stabilizator złapać. Jeszcze właśnie się zorientowałem, że my tak mówimy 7.3, ale to jest 50 lat. Ten samochód ma 50 lat, pół wieku. To już prawilny zabytek jest. Widzę, że nie odpuszczasz jazdy próbnej. Nie no, bardzo fajny. Ja jestem w szoku, ile to ma miejsca w środku. Tak, to jest bardzo fajnie zaprojektowany samochód. To w ogóle zastawa Fiat 128 to był chyba samochód roku tam kiedyś, ale... I zresztą zastawa 101 jest dużo fajniejszym i ciekawszym samochodem niż Fiat 128 ze względu na to, że Fiat był sedanem, a zastawa jest hatchbackiem, więc jest łatwiej coś do bagażnika zapakować. I ruszyła maszyna. Ale jest w pięknym stanie ten samochodzik, naprawdę. No i dobra. Widzieliście, jak ona jest zdrowa od spodu? Pokrętła działają. Szok i niedowierzanie. W takim stanie był. No wiadomo, jakaś patyna na nim jest, ale... Czy to jest na upartego wóz do latania? Tak. 50 lat. I co, dało się zrobić samochód? Kurczaki, no zobaczcie, w jakim stanie są drzwi. No szok. Koniec, pokażę wam jeszcze wspaniały wóz. 124 kombi USA, ale jest pięknie zachowany. 300 benzyna kombi. Ma siedzonka, jest 7-osobowy. Tak, 7-osobowy. Bardzo fajnie jest wyposażony swoją drogą ten cały samochód, bo jest 3-litrówką M103 na elektrycznym wtrysku. Nie da się. W automacie. Nie widać. Skóry, nic. Regulowany pion kierownicy, gdzie w Mercedesie z tamtych lat to jest naprawdę rzadkość. Ależ kurczę, przycisków. Wszystkie szyby w prądzie. Piękny, trochę odszczurzyć. Do 88 albo 9 roku. Ale fajne połączenie kolorystyczne. Poduszka powietrzna, szyber, dach elektryczny, super. Fotele w prądzie, skórka, taka prawdziwa Ameryka. Jeszcze jakby było w firmatiku, to już w ogóle by głowę urywało, nie? Wąska listwa, pomarańczowy kierunkowskaz, te wycieraczki na reflektorach, te wszystkie smaczki robią robotę, a samochód naprawdę jest fajny. Nie, Multiple generalnie bardzo fajne auto, ja je lubię. Jedyny ich minus, że są brzydkie jak... One są noc. Ciekawe, nie brzydkie. No dobrze, ale Multiplom. Moja wizyta w Tomaszowie dobiega końca. Bardzo ci dziękuję za pokazanie tych kilku ciekawych gratów. Dziękuję również. Zabieram zastawkę, lecę na warsztat. Może mi się uda ten samochód dzisiaj jeszcze uruchomić i sobie pojeździmy. Dotarłem na bazę i teraz czeka mnie najfajniejsza część tej przygody, czyli uruchomienie silnika. Jeżeli uda mi się uruchomić silnik w zastawie, będę do przodu. Jeżeli nie, to lipa. Inwestycje w tego typu nieruchomości są trochę jak gra w ruletkę. Albo się uda, albo się nie uda. Taki to motoryzacyjny hazard. Ale najpierw muszę zdjąć zastawę z lawety. Najciekawsze jest to, że ktoś zmontował bez dętki. Ja tak lubię. Bez dętki najlepiej i nieprawda, że opona spada. Widzę nad tą operacją czarne chmury. Dlatego chyba wjadę na halę. Zastawa ma bliźniaczy układ hamulcowy, jak w polskim Fiacie 25P i Polonezie. Czyli są naciski hamulcowe w systemie Bendix, które
No masakrycznie uwielbiałem się zapiekać, więc już w tej chwili myślę, że mogę zluzować wciągarkę. Bo ten samochód i tak nie będzie chciał zjechać. A na pewno nie obędzie się bez walki, a jest z górki. Jedź, 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 jedź. Dobra, plan minimum wykonany. Powiem wam, że w porę zdążyłem, bo właśnie lunął deszcz. Wstąpimy teraz do uruchomienia silnika. Należałoby sprawdzić, czy mamy w ogóle oliwę w silniku. Jest olej, wcale nie taki czurny. Płynu w chłodnicy. Myślę, że nie ma nawet co sprawdzać. Oczywiście nie ma. I benzyny też nie ma. Ale autko wygląda na tyle fajnie i ciekawie, że myślę, że spróbujemy tak na ostro. Z jakiegoś plaka albo zmywaczem do układu hamulcowego. Jest. Akumulatorni. No, trud. To nie wiem, co to jest. Ale o, patrzcie, jest. Pokaż, kotku, co masz w środku. Uwielbiam przekręcenie pierwsze kluczyka w starym gracie. Aha, to ten kluczyk jest przekręcony. O, pojawił się zapłon. O, dmuchawa działa, proszę państwa. No dobra, my tu nie o dmuchawie. O, kurde, po suchej szybie. Kierunkowskaz. O kurde, będzie żyć. Cóż za emocje. Może tego ssania trochę zabierzemy? To, ale... działa. Pewnie nie ma iskry w ogóle. Prąd na cywkę jakiś dochodzi, czy coś takiego? Cholerne rozruszniki, no. W zielonej zastawie mam identycznie. Na sam początek sprawdzimy, czy mamy prąd na cewce, czy naprawdę jest włączony zapłon, czy nie. Po tak długim postoju najprawdopodobniej palec przerywacza i sama kopułka dosyć mocno zaśniedziały. To samo trzeba zrobić w kopułce. Trzeba jeszcze zajrzeć do styków przerywacza. Przerywacz znajduje się w takim mało komfortowym miejscu. Aha. Zapalająca się kontrolka w probówce świadczy o tym, że przerywacz działa prawidłowo. Wypadałoby teraz sprawdzić, czy jest iskra. No nic. Co za złom. Zastawa nie chce dać się uruchomić. Trochę czuję się przegrany, ale zobaczcie, jak ten samochód wygląda. Od spodu. Spróbuję go przestawić. Niestety hamulce są tak mocno zastane, że nie jestem w stanie jej sam przepchnąć, ale na to jest prosty patent, który zaraz wam zaprezentuję. Układ hamulcowy w zastawie jest niemal identyczny jak w konstrukcjach Fiata z lat 70. Jest zacisk Bendix aluminiowy, który bardzo lubi się blokować. Wystarczy przedłużka i... trzy strzały i auto się da przestawić. Jeszcze chwilka i zobaczymy, jak zastawka wygląda od spodu. I to jest chwila prawdy. Progi naprawdę, zobaczcie, to jest sucha rdza. Ale samochód jest zdrowiuteńki. Tu w tym miejscu jest dziura, taka porządna do dywanu, ale reszta... musiało się coś wylać. Zobaczcie, jak wyglądają podłużnice i punkty mocowania lewarka. Z tyłu zawieszenie. Kurczę, no to jest naprawdę nalot rdzy. Tu nie ma nic groźnego. Tutaj jest jedyna dziura w podłodze. Musiała stać jakaś woda albo inne ustrojstwo. Ale podłoga z przodu, no nie ma takich zastaw. Wszystko jest na ogół zgnite. Ale się jaram tym samochodem. No szkoda, że nie odpalił. No ale czego się spodziewać po wozie, który najmniej 15 lat już jest niejeżdżący. Nie zawsze się wygrywa. Dzisiaj nie udało mi się uruchomić mojego najnowszego zakupu, gdzie myślałem, że po prostu naleję paliwa, przekręcę kluczyk i pojadę. Cóż, lata zaniedbania, lata postoju, nie wiadomo w jakich warunkach, powodowały, że ten samochód jest na tyle zastany, że nie udało mi się uruchomić motoru. Ale i tak uważam, że zastawa w tym stanie jest fenomenem, w stanie unikalnym.
tak zdrowej zastawy nie widziałem bardzo dawno, tym bardziej, że jest to zastawa z 1973 roku, czyli z samego początku produkcji. Ma 50 lat i dlatego warto ją uratować i zainwestować w tego typu nieruchomość, żeby stała się ruchomością. A dziś to jest wszystko. Nara!